Pani Magdo, dziesięciolecie kuchennych rewolucji. Czy Pani w ogóle pamięta pierwszy dzień na planie? Oczywiście, we młynie tutaj w Warszawie. Co się wtedy działo? Czy był jakiś stres? Czy Pani się w ogóle zastanawiała, jak to będzie wyglądało? Nie stresuję, bo ja się nie boję kamery, ja jej nie widzę, mam ją w dupie. Czy wyglądam dobrze, czy źle? Ja mam swój pomysł. Czuję smaki, które mi nie odpowiadają, wnętrza, które mi się nie podobają. Tym jestem tak zaaferowana, że zupełnie nie pamiętam, jak wyglądam. Ale czy w ogóle Pani się spodziewała tego, że kuchenne rewolucje będą takim hitem, a Pani będzie tak jak słyszeliśmy? Ja nie, ja robiłam swoją robotę, ja się niczego nie spodziewałam, to szło dalej. Ja widziałam, jak wyglądałam na początku, widzę, jak wyglądam teraz, no jest ogromna różnica. A co najbardziej się zmieniło? Czy Pani tylko wizualnie, czy może też wewnętrznie? Wewnętrznie, chyba jestem coraz bardziej wrażliwa. Też mam pewne zdolności jasnowidzenia. Naprawdę trafiam bardzo głęboko do ludzi. Słyszeliśmy też, że kuchenne rewolucje nie są tylko kuchenne i to pewnie też wynika z tego. To są ludzkie rewolucje, to jest zmiana sposobu myślenia, psychologii. Wszyscy mówią, że Pani wpada do tych restauracji jak tornado, ale to nie jest tornado, które niszczy, tylko wręcz przeciwnie, buduje. Czy Pani się spodziewa? Ja zmieniam wszystko to, co jest złe, bo nie mamy czasu, 4 dni to jest mało. No właśnie, ale się... Malować, przebudować, zmienić smak, atmosferę, pogodzić ludzi. Pokazać, że ja im pomagam, a nie jestem ich wrogiem. Dużo roboty. No dużo roboty, dużo doświadczenia też pani, ale też dużo pani... Dużo radości i ciekawości. I dużo energii. Fantastyczna ekipa, która mnie w tym pomaga. I dużo energii, ale też ta energia chyba się wyraża w tym, jak pani wygląda, bo ten styl niesamowity. Czy pani go wypracowywała przez lata, czy to się po prostu pojawiło? Nie, ja zawsze tworzyłam moje kreacje, zawsze siebie stylizowałam. Na dzisiaj były uszyte dwie sukienki. Założyłam tą, która była idealna. Ale była też taka najspokojniejsza, śmiem stwierdzić. Tak, dlatego, że wydaje mi się, że to jest tyle wokół mnie, tyle sukcesu. Jeszcze gdybym założyła kolorową sukienkę, chyba to byłby absolutny brak równowagi. Z czego możemy Pani życzyć na kolejne dziesięciolecia? Podróży, szczęścia i żeby ten świat zaczął być bardziej kolorowy, a w Polsce, żeby było dużo pozytywnego myślenia, a żeby zawieść zakopaną jak w grób. Sadzić w ziemię, przykryć betonem i zapomnieć o czarnych myślach.